Ej, ta gra nie miała wcześniej kurwa takiego intra. Nie wiem o co chodzi. Może być echo, pierdolę te słuchawki, nie gram na słuchawkach, pierdolę. Pierdolę, pierdolę. Opcje, niech te opcji. A, czekajcie. Czekaj, czekaj. Czego? Są strasznie niewygodne te słuchawki. Muszę kupić nowe. Jakieś fajne. Moje nóżki, moje nóżki! Ho, ho, ho! Bardziej stopy. Ja jestem Żydem. Ja tylko na żarcie i napoje wydawać potrafię. Wszystko inne muszą mi kupować tak zwani rodzice. No fajnie dla Sosnowca. W Szczecinie można pomarzyć tylko. Rose podobno ma... Wiem. Ja się nie utożsamiam z nimi. No, Rose ma podobno kartki z maszynopisu, a ona jest jakaś opętana. I tak naprawdę to jest pułapka. My o tym wiemy, ale on jeszcze nie. Hot dogs! Randy's dogs. Są tu jakieś kartki, jakieś znajdźki na... UFO. Nie, ja chyba muszę grać na słuchawkach. Kurwa, jakoś tak... Oduczyłem się grać w gry fabularne nie na słuchawkach. Nie potrafię... Niech będą. Takie, śmakie. Dobra to. Och, od razu lepiej. Wszystko słyszę jak trzeba. Zanim ty dojdziesz. Powiedziała... Nieważne, dobra. Ale ty masz mordę głupią. I'm a lover, not a fighter. Koniec, są coś głupi? O! Termos! I see.
Dzień dobry, Rose. No, z nią jest coś nie halo. Rose, you have my manuscript? Oh, yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah. Yeah. Oh, what's... Oh. Barry! What? Rookie. Kurwa, i nie wezmę tego termosa z kawą. Podszywa się pod moją barbę. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm running faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with... Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to... Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart ass. To me, and left its mark. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on media. Płaczące dziecko. The worst. Czy mogę zainterweniować? Nie. Oh, you're gonna get it now. Huh? Czemu? God knows what you've done to that poor girl. Ja jej? Było, że on strzeli. Face. Stay right where you are, Selene!
standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. I'm tired. Mrok kryjący się teraz za twarzą Barbary Jagger tkwił przez lata w niespokojnym śnie, w ciemności, która była dla niego tak domem, jak i więzieniem. Ból i głód towarzyszyły mrocznej sile co dnia. W swych snach Mrok powracał do krótkich chwil chwały, gdy strofy wiersza wyrwały go z głębin i dały przedsmak wolności. Rockmeni zaburzyli głęboki sen, w który zepchnął go w końcu poeta. Jednak mroczna siła otworzyła oczy natychmiast, gdy wyczuła na promie pisarza. Co to oznacza w ogóle? God damn. Nie. A co tam jest? Czy tam coś jest fajnego? Ja widzę. Widzę maszynopis. Rose nie miała pojęcia, jakim cudem dziwna staruszka znalazła się w jej przyczepie. Z jakichś przyczyn nie budziła jej zaufania. Kobieta wyszczerzyła zęby w nieszczerym uśmiechu i musnęła palcem policzek Rose. Ślicznotka, stwierdziła. Rose poczuła, że zapada w sen, choć nadal stała pewnie na nogach. Starucha szeptała jej coś do ucha swoim zimnym i mrocznym głosem. Kurczę, co to za starucha? Czemu ma taką siłę, że może władać umysłami? Barbara Jagger. Ciekawe, czy ma ruchy. He gets so easily tired. Drop hazard. Zjebałem się. A jednak nie. Kurwa.
Jest niepokojąco tutaj troszkę. Troszeczkę, troszeniuńkę. Co się tam stało? Diaska. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. O matko, ale mi w głowie wybrzmiewa teraz Skillet. To jest taki kurwa mózg dziwny. Nagle zaczęła muzyka z 2010 lecieć. On tak biegnie ślamazarnie, że aż się dziwię. O kurwa, ptaki. No, ja nic nie mam przecież. O kurwa. Oddaję. Czy coś tu jest? Chuj, nie wiem. Idę na górę. Binoculars. Coś tam płonie. Radio. See the lights at the radio station in the distance. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose doesn't. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Main seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. O Boże, jak daleko. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. There was no power to the searchlight. Fuck yeah. I'd have to see if I could physically try again. No co miałem zrobić? Cause I don't get it. A, kopnij. No. How I'm supposed to destroy this? Man, I love light. Three, six, Mafia.
Do not scare me. Oh, flashlight, okay. Mogę przejść tu? It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Very good weapon. No kurwa, dostałem. Fuck you. Fuck you. Ach. Do kaduka. No, Ruro. Masz. A, chuj ci. Dick is your name. Maszynopis. No i chuj. Ale dostali na pizdę. Co tutaj? Dotknięta przez ducha mroku, Rose zatraciła się w snach wyrysowanych szarością i czernią. Staruszka przyrzekła jej spełnienie wszystkich marzeń. Rose miała stać się muzą Alana Wake'a. Wrzuciła do kawy wszystkie pigułki na sen. Od ciągłego uśmiechu bolała ją cała twarz, ale gdzieś głęboko dusza Rose wrzeszczała z przerażenia. Jeszcze trzy. Matarena. No ty kurwa, ty. Ha. Cieniacy jesteście. Trofeum. Odkryłeś 5 ukrytych skrzyń. Ha, no wiadomo. O, rakietnice, baterie. To oznacza niedobre, trzeba dzisiaj bić. Trust no one in the dark. Even my mommy. Mommy.
Oh, fucking hell. Nie to, i zużyłem jak głupo. A Alan Wake 2 ma być takim survival horrorem, więc cool. Okej, mamy jakiś przystanek w drodze na radio. A nie, to już jest radio. Okej, dotarłem do rozgłośni. Mogę go samym światłem zniszczyć na przykład? No już nie pamiętam. Chyba nie. No to kurwa masz! O kurwa tak. Radio Station! Czy tam coś się... Nie. Tu są drzwi. Tam jest... Czy jest tu jakiś maszynopis? Jest termos na pewno. Reflektors. Derek Jupiter. Iron Weasel. Night Owl. Ej, to faktycznie jest Woody Allen. Tak autentycznie. Ten pedofil. Early Bird. O kurwa, wywiad będzie. Dzień dobry. No nie, i chuj z wywiadem. O kurwa, kto to? No i pizda. Nie ma interview na Kingsa. No i dalej w długą. Ty nędzna na miasto Lovecrafta. Coś ty powiedział. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance. Nightingale spoglądał na czarny las przez wybitą szybę radiowego studia. Odwrócił się w stronę wyjścia, lecz powstrzymała go zaciśnięta wokół jego ramienia dłoń Maina. Omal mnie nie zastrzeliłeś, młody człowieku! Nie można tak biegać i strzelać do ludzi! Co ty sobie wyobrażasz? Nightingale uwolnił się jednym energicznym szarpnięciem i wyszedł. Policzki płonęły mu z gniewu i upokorzenia. Literówka jest. Jest Nightingale. Dużo tych stron jest w tym. O kurwa macie. Ała, mój paznokietek. Czy ja mam wszystko w drugim? O kurwa. Coś pod koniec się zesrało. Tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine.
Oho. Ała. Ah. Kurwa, ależ dostałem znowuż. Dobrze. Let's go, let's go. Masz w trąbę jerychońską. Yeah. I got you. Ucieka! A, to zrobiłem. Podnieś racę. To zaraz. O kurwa, brak amunicji. To bardzo niedobrze. Rzucaj to kurwa i uciekaj. Możesz szybciej. A little bit. A little, little. Little. Nie ma ich? To wystarczy biec w tej grze po prostu. Kurwa, jakie to jest proste. Tylko muzyka ciągle gra, więc chyba nie! Rzucaj racę, geju. O, tu coś jest. Granat błyskowy, jak dobrze. Jak fantastycznie. Pedały? On zginął od racy? Nie. Chciałbyś, kurwa. Oj, chyba muszę użyć granatu. Odczepcie się już ode mnie. Bo mogę się uleczyć. Nie? Nie działa? To musi być mocne światło. A to jakie kurwa jest, jak niemocne? Przecież to tak razi po oczach. Durna niekonsekwencja. The darkness controls the taken. Okej, kto pytał? Mam strzelbę. No szkurwa, a spokoju nigdy już nie... Ej, ile ich? Co tak dużo? Chyba musi być najtrudniejszy poziom w historii gier wideo. Tak wygląda. O kurwa, ale dostałem! No nie! To się nie godzi. Ale... Gdzie jest jakieś światło? No gdzie strzelasz? No umierajcie już, no! I chuj! Ty, no ich za dużo tu jest trochę, nie? Czy mi się wydaje? Kurwa, jak mam niby tam tu przeżyć? Że nie mam flary nawet. Kurwy głupie. Jebane, gięte z grilla. No ej, 12 sztuk? W sumie mogę kurwa... You know? Motherfucking... Kurwa, jeszcze zablokowałem sobie wejście. To trzeba być atletą, kurwa. No nie, to jest gruba przesada. Według mnie oczywiście. Kurwa, pierdolone, gięte ćwoki. Nie ma ucieczki przed nimi autentycznie. To jest akurat udokumentowane. Kurwa, ale ich tam jest 8 zajebanych, kurwa. No nie wiem. A czy mogę wejść na przykład najpierw tutaj? I suppose. Zawsze to coś. Bo tutaj jest rewolwer, bateria. Jakieś puszki, kurwa. Ej, a może lifehackiem będzie to, żeby nie wchodzić do tego domku? Nie no, wątpię. O, mogę włączyć reflektor. Czy to coś da? Zakładam, że chuja. Oj, tam też włączę. Mogę wejść na dach też? No ja nie wiem. Nie wiem, jak mam wyjść z tego cały. Kurwa, no przesada jakaś. To się chyba nie da. A może?
Może jestem ty kurwa sprytny? Ej, ja nie głupi! Ja nie głupi! Jeszcze zanim zdążyłem się popłakać, jaka ta gra jest trudna, to wpadłem na genialny pomysł. Spaduwa! Co? Strach obleciał? Gdzie ta wasza jurność? No niby spoko, ale jak zeskoczy, to pewnie oni się... A nie mam tak dużo aż amunicji. Kurwa. Ale ta strzelba jest podła. Mam kompletny brak amunicji, ale to chyba nic takiego, prawda? Uciekajcie, no. Das ist eine very good idea. No nie ma was. Czy jesteście? Tam chyba jesteście, nie? Dobra, no. Już mnie nie będą chcieli, prawda? Mam termos, mogę was poparzyć. Panie. W ogóle nie mam amunicji, więc proszę, kurczę. Ktoś tu kurwa biegnie i to mi się bardzo nie podoba. No przecież zrobiłem unik, kurwo! Na pociąg wskakuję i chuj mnie to obchodzi. Ale tu stałem, no niemożliwe to jest po prostu fizycznie tak dostać w mordę. Ja jestem w świetle, mam pełne życie. Chuj wam do dupy, kurwa, farmerzy obsrani. Wszystko pod kontrolą. Władza opętana. Podwórka was pierdolą. Haha. Boże, jaki easy. Halo? Złote przeboje. Od mnie mowa? The fuck is you talking about? Chuja słychać cię ty. Dobra. Sara ufała instynktowi, a ten podpowiadał jej, że agent Nightingale jest dupkiem. Nie chodziło tylko o bijący od niego smród alkoholu. Wszystko było nie tak. To, jak machnął odznaką, jak nadużywał stanowiska, błysk w oczach, gdy żądał odpowiedzi. Gdzie jest Alan Wake? Co z tym wypadkiem? Gdzie jest jego żona? I przede wszystkim, dlaczego Sara puściła go wolno? Sam nie odpowiadał na żadne pytania. Usłyszała tylko, to sprawa federalna. I'm so alone. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me.
Rura zwisała smętnie, oderwana od stalowej konstrukcji mostu. Drgała nerwowo i zdawała się unosić w otulającej ją ciemności. Przez chwilę nie pojmowałem tego, co widzę. Ogromna masa runęła na mnie, pchnięta z niewyobrażalnym impetem. Ledwo zdołałem uskoczyć jej z drogi. Gdy skierowałem tam promień latarki, napastnik zatrząsł się w mrocznym obrzydzeniu i znów rzucił się w moją stronę. Okej, jakaś rura. Niedobrze. That's very rude. Rude as hell. Tam jest jakaś strzałka, tam coś będzie. Oh, that's cool. Thank you, light. Dzięki temu mogę przeżyć w dziczy. Co my tu mamy? No, o kurczę. Jak gra na kodach. A co w pudełku? Raca. Three races. O kurwa. Ła, no Boże, dawaj bez broni, cwaniaku. A. W ogóle ta broń czasami brzmi jak by była na kapiszon. A. Geje. Pięknie, cudownie, rewelacyjnie. Ale ich dorwałem, Boże. Koniec świata i pół Ameryki. Co tam jest? Ja tam coś widzę? Gówno widzę. Ja stamtąd idę przecież, ty kiri. Dobrze, byliśmy tam, więc idziemy. Yo, samochód. For sure. Okej, okay, I see a ladder. Co wy tak cicho, kurwa, jesteście? Zajebać wam? Chociaż zapalniczkę zapalcie. O! Ej, czy to ta rura, o której była mowa? Podobnie wyglądał dzisiaj mój spacer, szczerze mówiąc. Dużo mostów, rur. O kurwa, co tu się dzieje? No tak nie wygląda. Zostałem rurą, o której ostrzegano mnie. Co jest? Kurwa mać! Most mnie zabił, ty, no jak ja mam to niby zrobić? Co za głupie gówno. No ale zostałem zrugany. Chyba sobie Camembert popiekę. Mam dzisiaj 52 tysiące kroków. Kurwa ładna liczba. To jest chyba czwarty najlepszy wynik. Cool. Fajnie też jakby publika na Twitchu, kurwa, nie była trupami jebanymi. Dobra, a co mam zrobić? To ten gej? Aha, fajnie. Ty kurwa, co tu się dzieje? Zaraz gardiasz pierdolony. Widzisz, co tu się wyprawia, ale szaleństwo. Pojebana gra, jak kurwa lato z radiem, autentycznie. Jak mam się przedostać? Jakie nawiedzone. Ła! Tak w pizdy dostać od rury. Co tam było napisane, kurczę, w tej... Kurwa, poczułem smród Menela właśnie. Bo dzisiaj mijałem jakiegoś, co tak jebał. Ach. Rura zwisała smętnie. Gdy skierowałem tam promień latarki. Ale gdzie tam? Kurwa, w most? No nie widzę tego napastnika.
Ale dobra, no. Władza opętana. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Tam? Ah. Okej. Okay. Let's go. O kurwa. No wano. No kurwa, jak mam niby nie dostać w pizdę od tych przedmiotów, elementów licznych konstrukcji stalowej. Nie da się. It's impossible. Coś czuję, że dzisiaj sąsiadka może mieć nawiązanie do lata 2013. Znowu poczuję się młoda. Podobnie jak ja. Nieopierzony orzeł. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Nie da się, kurwa, tego uniknąć. Ała, ha, ha, ha. Kurwa mać, no prawie. Co za zjeb to robił. Walka światłem. Ugh. Szaman, szaman. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. It's getting hot in here. Noż kurwa! Bateryjki do dupy. Z tej zabawki, kurwa, z Happy Meala, co Ozon grała. No pal to ty, kurcze felek, gięty geju. Udało się? Nie, kurwa, ni chuja. Ja już dubię sobie w nosie, a tutaj... No, spal to! Tym świeczką. Jezu. Zbrakło mi baterii niemalże. Jak jeszcze raz dostanę w pizdę beczką, to się skończy. No nie, 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 przecież ja nie przeżyję tego. Kurwa, jebana, opętana konstrukcja. What the fuck is that? Dobra, starczy już. Nikt już we mnie niech nie rzuca, dobra. Zatrzasnąłem mu drzwi przed tą zadowoloną z siebie gębą. Przekonywał, żebym otworzył. Najgorsze, że ten dupek faktycznie wierzył, że go posłucham. Nie miałem dla niego żadnej litości. Wyrzutów sumienia też nie miałem. Przez chwilę delektowałem się jego krzykiem. Przypuszczam, że musiałem się uśmiechać. Na więcej nie miałem czasu. Duch mroku był już w środku. Wow, 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 co to oznacza? Stephen King had been a source of inspiration to me. I
thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe from a good horse. Mocniejsza latarka? What? That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Władza opętana. Kurwa, te wszystkie przedmioty będą używać na 100%. Termos. Cholernie smaczna ta kawa. Co my tu mamy? Raca. Jadza. Okej. Okay. Otwórz, Grzesiek. Dzień dobry, ja po auto. Kurwa, nie dość, że beczki. No ile tych... Faktycznie jakaś mocniejsza, no. Mrok runął w moją stronę, pochłaniając wszystko, co nie było na stałe przymocowane do ziemi. Czułem, jak pęd zasanego powietrza szarpie mi ubranie. Zobaczyłem racę, którą upuścił porywacz i gdy tylko poczułem, że stopy tracą kontakt z podłożem, rzuciłem się w jej kierunku. Mrok pojmał mnie siłą trąby powietrznej, ale zdołałem jakoś odpalić racę. Mrok ryknął straszliwie i odrzucił mnie od siebie. Spadałem w objęcia ciemnej toni jeziora. O nie.
Nie! Mam pojazd. Będę jechał. Uwaga. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me a chance. He wouldn't give him any other choice. A drowning man would clutch at a straw. Mogę iść po prostu? Nie wiem, czy jest sens iść. Znaczy, w rzeczywistości zawsze jest sens iść. Ale z tego, co widzę, Alan nie ma opaski liczącej kroki. Had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Coś jest? Czy mogę tak auta wymieniać? Kurwa, jaka otwarta struktura. Kurwa, ale model jazdy dobry. Ślepy, czy? Tak. Nie, no chyba tu nie ma znajdziek żadnych, dziwne. Wszystko pod kontrolą.
This is Pat Maine, and you're listening to KBS FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I found a big shot G-man with an itchy trigger figure who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you are not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. I love music. Oh, music corner already. Mamy kolejne autko do testu. Jakiś Pontiac. Chyba tu visitor parking, którzy tu. Dobra, to wysiadłem. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That... into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Hold your foot. Wait, where the hell are you? Change of plan. You know what Mirror Peak is? It's a big mountain.
north of where you are. You follow the path of the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? I'm gonna kill it! I had to get to Mirror Peak. Kurwa, mać, co to było do diabła? It was close. Maybe closer than ever before. Okej. Okay. Caution. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant, and beautiful, full of life. He had never been a very happy man. And without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow. Kurwo. Ale zajebano we mnie. Kurwa, no nie uczę się na jebanych błędach. Jezus. Dobra. Kurwa, drzewa nawet? Co to jest? What the fuck is that? The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution.
Ale ta mgła jest tutaj piękna. O kurwa. No co masz? Chuja to dało, szczerze mówiąc. O. Wow. Szkoda, że teraz. Bo... A w sumie nie wiem. Miałem ten swój moment hiperaktywności streamowej. Ale chyba minął. I'm chilled. Jest ciemno, ale dobrze. Uwielbiam, jak jest ciemno. Almost. Na pewno było wyzwanie. Homofobicznymi slurami, ale nie Alana, no coś ty. Ale wyzywałem rury. O, trophy. Zniszczyłeś 20 nawiedzonych... O kurwa, 2D! Jak to się nagle to stało tak? Rury. Nawiedzone rury z mostu trafiały mnie. Jakkolwiek głupio to nie brzmi, to jest fakt. Metalowe konstrukcje też mnie wkurwiały. Ale nic nadmiernie aż tak. Dzisiaj miałem bardzo ładny spacer swoją drogą, więc jestem pełny optymizmu i dobrej energii. Fajnie, jakby jeszcze zdech, kurwa. Nie chcę marnować tego... A, no co, chyba muszę. Exactly. To jeden z przyczynków. I mam mocniejszą latarkę. Yes. Monster Pipeline Punch. One of my favorite drinks. But... it has... a lot of sugar in it. Okej, udało się. Ale żeś zadał. No ja wiem, że ty nie pijesz. Jest mnóstwo zero.
Jest tak. Ultra White, White Power. Ultra Gold Pineapple. Ultra Paradise, to jest zielony. Jest Ultra Rosa, Ultra Fiesta. Jest Ultra Watermelon. Jest Absolute Zero. Uj, to jeszcze nie koniec, bo jest Ultra Blue. Był Monster Mulet imbirowy, ale go wycofali. Był Ultra Citron, też go nie ma. Był Ultra Red, też go nie ma. No jest dużo i ja niestety właśnie przez to, że jest taki duży wybór monsterów, ja te monstery piję, bo jest bardzo dużo smaków i ja je bardzo lubię. Niestety. Choćbym nie chciał. But you know, pracujesz sobie w tej stawie, żabek mnóstwo, ciągle jest promka, jak weźmiesz dwie puszki, to idę do tej żabki, kupuję na szybko dwa monstery, no i co? I co poradzę? Muszę się nauczyć z powrotem pić water. Za mało piję water. Kurwa, co to jest? O, brak amunicji. To świetnie. A nie, jaki brak? Oby wyszło na zdrowie. No na pewno. Chyba, że się okaże za 5 lat, że będziemy kurwa mieć 7 nowotworów, ale nie. Jebany grubas. Kurwa, i co mam zrobić, jak ja nie mam... A, mój... Nic i... Kurwa, guz nadnercza. Gaz nadnercze. Kurwa mać, głupia gra. I jak ja mam niby walczyć z tymi pierdolonymi śmieciami? No jak? Czym? Ostropestem, kurwa, plamistym? Mam dużo rad, to na pewno. Ej, teraz tu jest amunicja. Mam teraz 2 tuziny. No okej. Bece. Znowu się przestraszyłem. Tamten padł? Kurwa, zesrał się. No i padł jednak. Gdzie drwa rąbią? To mi... No, Mo.
Nic tu nie ma. Kawka. O. Niektórzy z opętanych zachowali strzępki wspomnień ze swojego dawnego życia, ale były to jedynie pośmiertne drgawki świadomości. Opętanie pozostawiało tylko pustą skorupę przepełnioną mrokiem. Te pacynki wystarczały do wykonania większości poleceń ducha mroku, lecz bardziej złożone zadania, choćby zadanie pisarza, wymagały czegoś więcej. Dlatego też, zamiast niszczyć jego świadomość, mrok postanowił ledwie je dotknąć. Follow. Dobrze. Kurwa, drzewo na mnie spadło. Nie, co to było? Chuj, nie wracam tam. Stephena Kinga. Stan świadomości. O Boże. Nie wiem, ja jestem simple man. I like New York. I like California. I like... A raczej nic tam po środku jakoś szczególnie. Co jest, kurwa? A na słuchawkach to brzmiało, jakby mnie faktycznie prąd miał popieścić. Hejtowany? Nie hejtuje żadnego stanu chyba. Każdy jest piękny. Gdzie jest dużo czarnych? Żebym wiedział, żeby nie popełnić faux pas, żeby nie powiedzieć, że najbardziej nienawidzę tego stanu, bo mi zależy na dobrej reputacji. Ale czekaj, jaka to jest mieścina, która jest tak paskudna, brzydka i tam jest tak dużo tych czarnych? W sensie gangów, no tak... No, Nie chodziło o Detroit chyba. A Baltimore to gówno? W sensie... Czy tam jest brzydko? Wiele miast mam. No właśnie. A, tu nie ma okna. Nie. To nawet nie powinienem. Ja nie wiem. The Wire. No, coś słyszałem. Ja ogólnie mogę powiedzieć o każdym tytule na świecie, coś słyszałem, tylko co kurwa dalej? All the Wire, coś słyszałem, Sukcesja, coś słyszałem, Breaking Bad, coś słyszałem, Better Call Saul, coś słyszałem, House of Cards, coś słyszałem, BoJack Horseman, oglądałem akurat. Gdzie? Bo mnie popierdoli, ale mam kurwa w mózgu srakę dzisiaj, yo! Co z człowiekiem robi 52 tysiące kroków? I niech zgadnę. Nie, no nie będę. No nie, nie. Czy tutaj coś jest? Nie. No i dobrze. Słuchałeś kiedyś Skillet? Mississippi. O. No, słuchałem. Tak mówiłem na streamie, nie wiem, czy ty byłeś jeszcze, że nagle mi w głowie zaczęło wybrzmiewać Skillet mocno.
i mam ochotę posłuchać tego, posłuchać kilka kawałków. Okej. Bo no kiedyś kurwa, pomyśleć, że słuchałem Christian Rock, ale no podobało mi się bardzo, to była taka muzyka dla 12-latka, mam wrażenie. Kurwa. Hero, Monster, Awake i coś tam. Rebirthing. Znaczy, jak to tam brzmiało? O, pamiętam, że to leciało w WWE często. W sensie Skillet miało kilka theme songów na różne gale pay-per-view. Potem to w grze było też. No. Czułem się taki cool słuchając tego. Quiet and Wholesome. No nie, nie kojarzę tego zespołu z jakimiś w ogóle negatywnymi rzeczami, absolutnie. Aha, exactly. Nie zaśpiewam tego, bo się wstydzę, bo nie znam kurwa tekstu za dobrze. Ale nawet z tatą słuchałem Skilleta, pamiętam. Wiem, że moją taką bazą MP3-ek na PlayStation 3 miałem zgrane. To był Skillet, Nightwish, Lordi. Coś prócz Nightwish było tak podobnego do tego. Nie, no też lubiłem, ale nie. Też takie operowo-metalowe brzmienie. O kurwa! Dobra, te granaty błyskowe są very upi. Very. Ja tu byłem, tak? Tak. Hero to save me now. I need a hero. Kurwa. Comatose, też coś było. Maine? Montana. O, no tak. Czemu Maine mi weszło do... Jo, aż tak? Ciekawe, jak to w Far Cry 5 wyglądało. Faktycznie było mało tam czarnych. O, I see something. Spoglądałem przez kraty celi. Stojący za mną Barry chwiał się na nogach. Wyglądał tak źle, jak ja się czułem. Zza krat obserwowali nas agent Nightingale i szeryf Breaker. Nightingale ściskał w garści plik kartek maszynopisu. Wyraz triumfu na jego twarzy mieszał się z obłędem. Mam cię, panie Chandler. Wszystko tu jest, wszystkie dowody, nawet o planowanym zamachu na życie agenta federalnego. Liczbę po największą populacji czarnych ma Texas. Wow. Nigdy bym nie powiedział, ale to może przez moją ignorancję. 4 millions. Ile procent w Stanach jest czarnych? Bo myślę, że często widzę te statystyki, że są zatrważające, że ich jest tyle. A sam nie wiem, co jest prawdą. Może to były prognozy, ile będzie za jakiś czas. No to bez przesad. It's not that bad. No nie, żeby... No to jest, tak strasznie brzmi. Nie jestem rasiolem, oczywiście, że nie. Nie?
Wyoming. 100 tysięcy. O, z Wyoming, o? Już pamiętam. Po Jezus. It was very stupid. But here's the light. No i za dużo tu leży rzeczy. Będzie srogi pojedynek, I suppose. Dobra, możemy iść chyba, no. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Okej. Okay. Będzie lepsza? Może... Się kurwa przestraszyłem kota, ja zapomniałem, że... Bo koku nie mam w domu w tym momencie. Ja zapomniałem, że jakieś zwierzę jeszcze tu istnieje. Jezus. Siema. Umiesz miałknąć? Czy nie? Dobra, dobra. Chill. Idź gruba. Reklama mi się ostatnio wyświetlał. To chyba jest The Offer kadr. Jakaś reklama Sky Showtime. I widzę, że we wanna make a movie. Coś takiego. Tak, chyba. Ooh, that's OP. Oh, damn. Stay away from me, the beast is ugly. No more boulders, no more guns. Mm-hmm. Cool, cool. Wow. No tak, to prawda. Dajcie już. O, łano. No kurwo, ty. Ty. O,
Jezus. Tak, to te punkty kontrolne są, kurwa, milimetry od siebie. Uff. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Ta dupa. Nie wiem, w którą stronę lepiej iść, szczerze mówiąc. Left or right? Right or left? Uwielbiam to, uwielbiam to, kurwa, uwielbiam! Walka w tej grze jest zjebana trochę. Te uniki to tak działają... No chyba widziałem. Pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. No bierz to, kurwo, ty. No to Michael. Okej. Okay. Jest w jego twarzy coś Pacino-like. Kurwa, jak on wyskoczył, jebany pedał. Zmarnowałem granat. Co jest, kurwa? Co to spadło? Damn it, I'm so fucking scared right now. Kocie, ty pomiocie, kmiocie. Kurwa. Yo. Czy ty jesteś normalna? Gdzieś atencyjna. Kto to biegnie? No, no nie widzę nic, co? Może za mało rac używam? To chyba była ta zła trasa. Chociaż nie wiem sam. A może i nie? Ach, a może i tak? Kurwa, za dużo ich tu jest. Zdecydowanie. Ale on biegnie. O kurwa, ale czekaj, 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 ja tu jestem bezpieczny! O. Yo. Thank God. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Nie wiem. Crisscross. Nocna zmiana powoduje raka. Ej, ale to fakt, to nie słuchałem o tym podcast. Wow.
Ej, no! No kurwa, ile? Jesus. Fucking asshole. Jeśli humor masz od rana, było nie klasz. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Fuck. Życie rzadko bywa równie proste, co fikcja. Marzyłem, by ten brak weny miał jakieś podłoże i nieraz starałem się je odkryć. Miałbym wtedy z czym walczyć, miałbym wroga. Ale nie było przyczyn, ogarnęły mnie wątpliwości. W niczym nie przypominałem bohatera moich powieści. Alex Casey pewnie parł przez życie i nigdy nie zbaczał z raz obranej ścieżki. A ja nawet teraz wściekałem się na siebie, na Alice i na Barego. Byłem zagubiony i nie wiedziałem, co zrobić. I have no. Yo, dobry beat to był. Wiesz, jestem kurwa głupi. Jak chuj. Nie wierzę. Uff. Czemu ten pal tak musi wibrować jak prawdziwe serce? No, po co? I hate this. Ale kapelusz fajny. Na bardzo dużą głowę. No, świetny unik. Jeden z lepszych w historii uników. No kurwa mać, ile mam tu naświetlać? No kurcze, Felek. Ja bym chciał grać w Hogwarts zajebany, to sobie włączył Hogwarts psia jego pierdolona mać.
stalowy rumak trofi. I have keys. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Nie wiem, co lepsze. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Burn. Ah. Kopalni to musi być super. Uff. Wiesz, są takie stwory, co potrafią naśladować.
I gotta get out of here. Myśliwi, potężni, wielcy mężczyźni czuli się w lesie jak w domu. Tu było ich miejsce. Tu pili razem piwo, opowiadali historie o duchach i przesiadywali razem po nocach. Nic jednak nie pomogło im, gdy duch mroku przybył zawładnąć ich ciałami. Wciągnął ich w ciemność tak straszną, jak żadna z opowiadanych przy ognisku historii. Nawet tu, za zamkniętymi drzwiami i zasuniętymi kotarami w brudnym pokoju hotelu Majestic, Nightingale czuł na sobie badawcze, krytyczne spojrzenia miejscowych. Zmusił się, by o tym nie myśleć. Jego zdaniem wszyscy ulegli już urokowi Wake'a, ale on wykona swój obowiązek. Zacisnął dłoń na niosącej ukojenie butelce. Proszę, pozwól mi to przetrwać, pomyślał. Pijący glina, niemożliwe. I'm scared. I'm scared. Trzeba było tamtą strzelbę zostawić, chuj. Nie mam racy? O kurwa. O fuck. Ja nie mam racy. Dziwne. Ale mi zajebał, skurwysyn pieprzony. Jebany, tępy balant. Nie mogę patrzeć, jak on biega, kurwa. Dalej ten checkpoint jeszcze trzeba było. Hmm.
kurwa, kompletnie tak. Easy. This mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. M to the B. Nie, on przecież nie doskoczy. Jak? Dobrze grałem. Tak. Nie no, była mistrzów chyba. Byliśmy mistrzami, to i była. Chociaż czekaj. Nie wiem, czy w drugim sezonie była. Nie, graliśmy trzy aż? Kurczę, nie pamiętam tego. Na pewno grałem parę razy w Lidze Europy Pogonią. Możliwe, że Europy w sumie. No ta. Co takiego kitku dziś? Ajax, przeklęty Ajax. Nie, dobrze mi tam szło. No wiadomo.
mi nogi. Kurczę. Tradycyjnie chyba zacznę od siebie, bo ja wiem, że nigdy nie trwam w tej karierze za długo. A jak już utkwię w klubie, jeśli kariera nie będzie spierdolona i nie będzie grana bota zjebana, no to mega. I wtedy utknę w jakimś Wanderers na wieki wieków, a jako piłkarz to wiesz, w każdym klubie będzie boring, jak już osiągnę pewien poziom. Zobaczymy, jak będzie wyglądał gameplay. No, to ma największy sens. No, ja nie chcę zaczynać z nierealnego punktu. Za oknami kliniki Cauldron Lake Lodge szalała burza. Thor Anderson zanosił się śmiechem, wznosząc nad głową stalowy młot. Siostra Sinclair bezskutecznie starała się go uspokoić. Thor wyszczerzył zęby w szaleńczym grymasie i zawołał: Młot w górę! Oto przyjacielski kuksaniec Mjolnirem, dziewko! Spuścił młot z impetem na głowę kobiety. To nasz wielki powrót, mała. Dead in chase. Fucking birds. Ravens or crows. Mam z kolejką linową wspomnienie takie śmieszne, że jak byłem na wycieczce w gimnazjum, to autentycznie bałem się, że jak usiądę obok kolegi, który był chudszy ode mnie znacząco, to jak ja usiądę po prawej stronie, to się będziemy przychylać tak wyraźnie i wszyscy będą się śmiać. Nieważne.
Mam nawet, co ciekawe, na prywatnym kawałek vloga jakby z tej wycieczki, jak siedzimy i się śmiejemy, dokazujemy. Ach. Kurczę. Jakie mylę klawisze. Ósme co do głębokości jezioro świata zalicza się do grupy jezior kalderowych powstałych w kraterach wulkanów. Sam wulkan należy uznawać za czynny, choć od ostatniej erupcji w 1970 nie zanotowano przejawów jego aktywności. Ostatni wybuch nie spowodował ofiar w ludziach, a jedynie niewielkie zniszczenie mienia. Jezioro Cauldron Lake jest jednym z najpiękniejszych miejsc w okolicach Bright Falls. Pojawia się też w... Jezioro jest popularnym ośrodkiem odpoczynku. Cool. Najlepsze mosty świata. No tak. Ale no wiesz co, to już lepiej przebiec mi się wydaje. O kurwa. O nie! Co ja mam zrobić? Ale to się przeładowuje 5000 lat!
go tell Aunt Rosie. Mod sprawdził wszystkie domki wynajmowane przez Stakiego, ale nigdzie nie natrafił na ślad Wake'ów. Dopiero po zmroku wypatrzył ich samochód zaparkowany na końcu drogi prowadzącej nad jezioro. Wszystko to nie miało żadnego sensu. Musieli źle skręcić, ale nie było ich nigdzie widać, a auto stało tu już od wielu godzin. Sfrustrowany Mod stał przy zmurszałej kładce, która prowadziła na Divers Isle, zanim wyspa zniknęła w odmętach lata temu. Szef nie będzie zadowolony. It's a setup, it's a setup, it's a setup, it's a bum 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 bum. Chyba nie tak, co? Czy ja się właśnie zabijam? Bardzo możliwe. No i nie. How am I supposed to? Wątpię, że aż tak. Stay on the ground. Żadnych wojen. No kurcz. Pchnij, no tak. Kurwa, głupstwo głupie. Tom. Ukryta kampania marketingowa. Tom Toma. I miss you, Tom.
Kto by się spodziewał? Ile? A ja mam dużo tego. Where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Longest episode. Co wy kurwa wysyłacie? Grupa studencka to nie jest miejsce do wklejenia linków do pomagam.pl. Opanuj się. I had to get there fast. I dreaded what I would find. What? Hey, I'm here! I'm coming!
Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that Ryder just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. The truth. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Okay. That's all for today. Thank you for being here. And see you. See you. Maybe. See you probably today. Mamy 32 termosy z kawą. Przewróciłem jedną piramidkę z puszek. Nie znalazłem budzika. Tekturowe sylwetki, a to chyba chodzi o dodatek akurat. Dobrze. Bye. Fajny ten Fort Solis, to co wysyłał Kuris nawet. Wygląda na spoko rzecz. Krótka, jest fabuła. Takie filmowe. We'll see. Ciągnie mnie do Hogwartu w ogóle. Fajna ta gra jest. Co? Pół roku musiało minąć. Na premierę dosłownie miałem grę i miałem ją w dupie. Teraz się chcę w to grać. Wrzesień nadchodzi, to prawda. No dobrze.